jesteśmy na moście Poniatowskim, tak? Czy moście Poniatowskiego, bo ja się tylu tych języków uczyłam, że już teraz muszę się czasem zastanawiać nad tym polskim językiem. Z tym, że jeśli chodzi o te akcenty, to wiecie Państwo, że to jeżeli od dziecka człowiek słyszy, jak matka szlachcianka i ojciec w domu szlachcica ładnie mówią po polsku, to że to w dziecko wchodzi, prawda? Matematyka, fizyka, polityka. Te trzy wystarczą nam, wyrazy trzy nam wystarczą, żeby tutaj powiedzieć, podkreślić, no bo w tym radiu TOK FM, proszę Pani Staszczewski, to oni strasznie partaczą ten język polski, pomimo że to Polacy niby, prawda? No, Żydki to też Polacy, no, nieważne, czy oni byli tu wygonieni z Polski w roku 60. tym, co mi tutaj Janek Witek naopowiadał tysiące historii. I teraz oczywiście, że ja mam swój rozum, swój mózg i że sobie sama to wszystko mogę przetrawić. No ale nawet niepotrzebna nam ta cała Saska Kępa, Saska Kępa 42, gdzie te moherowe, ja widzę, że się sytuacja zaognia, bo moherowe, proszę Państwa, berety, Jaśkowi chcieli mieszkanie zabrać. Chcieli. Gender weszło trudno, za późno, także moherowi niech się wściekają. Teraz już jak weszło gender, proszę Państwa, to teraz wszyscy, każdy kto chce, jest świętszy od papieża. I teraz jak zauważy, że ten biskup katolicki, czy tamten biskup katolicki, no bo to jest pedofilia w kościele, a Warszawa kościelna, katolicka, na 95% i będzie i na 5%, bo mówię, że skoro święci od papieża, to na mszę nie chcą chodzić. Każdy może biskupa znaleźć, pokazać palcem i być świadkiem, świadkową, że ten biskup jest pedofil na przykład. A ta Rumunka, proszę Państwa, na Sapieżyńskiej, u tych bonifratrów, tam gdzie super apteka jest, chciałam tam jechać po balsam kapucyński i może bym dobrze zrobiła, bo jak kleszcz czy coś, no to balsam kapucyński ponoć jest super. No, balsam kapucyński. Bo wczoraj byłam w aptece, proszę Państwa, przy tej palmie dramatycznej, warszawskiej, edukacyjnej i żebraczo wskazującej. W aptece, a byłam tam o 21:00, one już wychodziły, bo przecież muszą szybko do domu. Lenią się. Baby dwie, proszę Państwa, one powiedziały, że tamta dalsza apteka to jeszcze może być do 8:00. A więc już nie jechałam, ale tak sobie myślę, darujmy sobie te apteki świeckie, one taką chemię produkują, no dobrze, ale niech by wyprodukowały taką chemię, która by działała jak ten balsam kapucyński, która żeby człowiekowi nie szkodziła na jego organizm ludzki, a żeby zwalczyła kleszcze i robale. No, gdzie Państwo, ja wywaliłam 4 wory tych ciuchów po Janku Witku, a jak wyczytywałam w tych różnych skargach, to nie skargach, ale z tej gruzińskiej 6, bo on chodził, gdyby chciał rentę załatwić, wiecie Państwo, to tam z tymi, jak to się mówi, o Jezu, asfalt się rusza, taki upał jest. Szybciej felek. Także proszę Państwa, tych dziadków felków to wcale nie ma, bo tutaj w Polsce lekceważy się ludzi w sensie takim, że im się praktycznie dokucza. Nie to, że my tak sobie tutaj się bawimy, bo ten Roger zawsze przychodził do Janka Witka i mówi, że ja, Elżbieta, ciągle się wszystkim bawię. Ja mówię, słuchaj, ja się bawię, ale ja ze smakiem artystycznie, z wdziękiem artystycznie. A wiecie Państwo, że w Anglii to artystom wszystko nie to, że darują, artystów rozumieją, że oni mają taki styl życia, taki styl bycia. No. Proszę Państwa, o czym to będziemy mówić? Nie o Saskiej 42, jeszcze raz się powtarzam, tylko po prostu o tych moherach, że jak się spojrzeć na te, jak to mówi Barbara Bloch. Karwa. Na Google Plus możesz wejść, Barbara Bloch. Ja nie wiem, czy ona jeszcze tam istnieje, bo to, wiecie Państwo, jak ona przeklina, no ale wiecie Państwo, tutaj w Polsce to jest na topie, to przecież tam w Ameryce to nie wiedzą, co to jest karwa. A tu chyba, że korban jakiś, żeby tego nie mówić, ani ojcze, ani wielebny nie wolno. Jezus zakazał.
No ale oni i tak tutaj Moherowi Biblii nie czytają nic. I takie mafie mają, a to z tymi Żydkami z Czerski 8 na 10. No dobrze, Moherowi. Te mordy mają takie podłe, jak tam mówi podłe takie, że to od razu widać, że takie zgryźliwe, nerwowe, hipochondria, nerwowość, zapalczywość, schizofrenia. No Janek Witek był w sumie taki, ale on już przestał dawno chodzić do tych kościołów, w papieża to wcale już nie, bo nawet mówił Janek Witek, to ja jestem może troszeczkę pod wpływem Janka Witka, który dawno odszedł, nie żyje, że właśnie ten papież, on mówił, dostarczał gaz z Harin do obozów zagłady, jeszcze wtedy, kiedy księdzem nie był, a pochodził z gór przecież papież. A mnie to tak strasznie interesuje. Przecież jak ja głoszę Ewangelię o Królestwie Bożym, to widziałam na w świecie jechał papież. Zawsze lubiłam papieża, bo on taki uśmiechnięty, taki miły, tak bardzo nie pasował do tych moherowych. Taki miły człowiek. To potem dla niepoznaki w sutannę wskoczył, księdzem został, a potem jeszcze, że mu pomogli, czyli tym papieżem zostać, czym się szczyci cała Polska, ale Unia Europejska chce odkręcić. Ojciec Rydzyk narzeka, że chcą Kościół katolicki w ogóle zniszczyć. Ja mówię, dobrze by było. Po co ta ciemnota? Przecież oni Biblii nie czytają, nic dobrego nie robią. To więc jak się na te mordy spojrzy, moherowe, to od razu widać, że to nie świadkowie Jehowy, że to nie mormoni, że to nie Ewangelicy, nie prawosławni, nie wszelcy dobrze. Chociaż jak to będzie tak dalej szło, to będzie się oddzielało ziarno od plew, bo będzie coraz bardziej widać, prawda? Gdy jest sąd i ludzie są dzieleni na owce i na kozły, to się teraz odbywa, proszę Państwa. I się tam nic nie będzie działo po śmierci. Po śmierci dupa nie wierci. I teraz, proszę Państwa, jak te mordy są takie zakazane, moherowe, nie moherowe, ateiści, nie ateiści, czasem nawet i ateiści, i to z Biblii wynika, że poganie, którzy prawa nie znają, często czynią to, co prawo nakazuje, to znaczy zakon Mojżeszowy. Sami dla siebie są prawem i czynią to, postępują. Są dobrzy, na przykład ateiści. To więc ludzie mówią, o, ateiści są lepsi od tych moherowych. Natomiast właśnie ci moherowi są fatalni. Także tutaj na tym stadionie, jeszcze przed tymi moherowymi, jeszcze przed papieżem, który tak nie pasuje, może i dobrze, że tę książkę dostał we włoskim szpitalu od Świadków Jehowy, to chociaż jak zmartwychwstanie, to się jeszcze będzie mógł wykazać, mając szansę życia w Królestwie Bożym, tutaj pod panowaniem Jezusa Chrystusa, którego też tak bardzo wiele osób jakoś tak nienawidziło, znienawidziło, zabiło i jeszcze jakoś tak coś nie trawią. Ja spotkałam w Anglo-Ameryce Białystok Alicję Sokę, która tak tego Jezusa nienawidziła, że ona głupoty wygadała różne. A że, zaraz co ona mówiła, a że baran, mówiła o Jezusie, a poczekaj, a potem jeszcze mówiła, a że żebrak, a że złodziej, a że, co ona tam o Jezusie wygadywała. W końcu zmarła jej matka, została sama i tyle, niech sobie tam krzyczy w tym domu, proszę Państwa. Takie bzdury ta Alicja Socha wygadywała. Ale ona smacznie nauczyła się gotować. To była stara panna, proszę Państwa. To taka starsza babka, ale miała bardzo starą matkę, której mąż w Anglii był, proszę Państwa, żołnierzem. No i ta Alicja Socha mi tak gotowała, że ja chciałam tu przyjeżdżać do Warszawy. Przecież w Warszawie jesteśmy, Stadion Narodowy, papież, Maryja, tylko jeszcze Nerona brak. To jak jechałam tutaj do Warszawy, to Socha mówiła, żeby nie jechać, że ona obiad z 3-4 dań szykuje na jutro, ale ja tak na sobotę, na niedzielę zawsze wyjeżdżałam, przecież ja zawsze 30 lat gościłam. Tak, jestem tam na wczasach, to chciałam tutaj na krótko. No i czasem tam zostawałam u tej Sochy, to się tak nasłuchałam. No, właściwie to ona ode mnie więcej się nasłuchała ze Słowa Bożego z Biblii, ale wiecie Państwo, stara panna i życie zmarnowane i że ta matka śmierdzi, że ta matka w tych spodniach siedzi. Staruszka już umarła, Leokadia. Leokadia, twoje radio, Leokadia, a Państwo zobaczą, Jezu. Proszę Państwa, mówimy o tych zakazanych mordach moherowych. Przecież
Świadkowie Jehowy już tutaj nie są, bo byli kiedyś przed tymi moherowymi, przed papieżem, który nie pasował do moherów. W roku 85-87 było bardzo dużo kongresów już tu w Polsce, które to kongresy się przyjęły. A potem po drugiej stronie Wisły, tam gdzie jest Legia, proszę Państwa, Świadkowie Jehowy mają kongresy. Już tutaj nie na stadionie 10. To niech Państwo sobie pojadą na taki kongres Świadków Jehowy. Może na Torwarze, może, bo teraz to już lato minęło. Niech Państwo popatrzą się na tych świadków. Jakie miłe twarze. Jacy to sympatyczni ludzie. Anioły chodzący. To może niektórzy to są jako zainteresowani, którzy muszą się wdrożyć, muszą się przyjąć. Tutaj w Europie, stara Europa, stara Polska, stara wiara, stary papież. I przecież niektórzy wywodzą się, rekrutują się jakby z tych moherowych i po prostu oni dostosowują swoje życie do wymagań Bożych i to potem widać, prawda? No. Ale niektórzy to po 30, po 40 lat prawdzie są. Także jakie to miłe twarze, jacy to sympatyczni ludzie. Także wiecie Państwo, czy ci moherowi to mają nie po kolei w głowie? Przecież to od razu widać. Ona mówi tak, że ona nie jest katoliczką. Ja mówię, co ciebie ten kościół, czego ciebie nauczy? Ona, że ona nie jest katoliczką, bo wtedy jak one podpadają, to one mówią, że one nie są. No, także proszę Państwa, świat moherowych, Warszawa, Wisła, Mazowsze, smród, wszędzie rakotwórcy. No ale proszę Państwa, to nie wszystko. Moherowi kopcą pety, papierosy, jeden za drugim. Oni wcale nie patrzą, czy to śmierdzi, czy nie śmierdzi, tylko kopcą pety, a potem jak na raka, to płacze. Tutaj ta aktorka przybylska, ta, nie mogła uwierzyć, że ona odchodzi. To ksiądz powiedział katolicki, katoliczka, większość katolik. Tu nie ma ani prawosławnych, ani mówiłów, ani ewangelików, ani świadków, ani badaczy. Powiedział, że musisz się z tym pogodzić, musisz odejść. No bo wiecie Państwo, rak trzustki. A mówili, że ona piła, kopciła. No i potem co? I nawet i Matka Boska nie pomogła. Pewnie dlatego, że jej wcale nie ma. W 531 roku powstał ten tytuł Teotokos. Teotokos, Królowa Nieba. Czy to ci niczego nie przypomina? A Izyda, Horus i Set, to co? A Artemida Efeska, to co? Cały kult. To na tysiące lat kult. Artemida Efeska, Diana Efeska, o której wiedziano, wierzono, że jej posąg spadł z nieba, nigdy się nie potłukłszy. I krzyczeli przez 8 godzin, to były procesje, kiedyś straszni ludzie nawiedzeni byli. Proszę Państwa, wielka jest Artemida Efeska, wielka jest Artemida Efeska. Tak przez 8 godzin, że około 3 lata był w Efezie. Apostoł Paweł musiał nawiewać stamtąd, no, chcieli go zamordować. I tak go zabili, bo to wiecie Państwo, było nieuniknione w świecie diabła. Teraz ten świat się tak wybielił, no ale to są przecież te groby pobielane, szatańskie, czy to polityczne, czy to religijne. Szatan umie się kamuflować, pomimo że jest profesorem, który ma już 6 tysięcy lat. No to zdążył niejednego przekonać, że jego nie ma w ogóle, tego szatana. A co ty w duchy wierzysz? No to przychodziła Janeczka Sobieska do tego Marka, ona tak to nawracała, ale ona nie miała jakoś tak doświadczenia. I poszła do ludzi, też mówiła o imieniu Bożym Jehowa, ale mówiła jednocześnie też, żeby nie nadużywać imienia Bożego. To jedna zauważyła babka, to co pani mówi, żeby używać imię Boże, a teraz tutaj, żeby nie nadużywać, ale ona, Janeczka Sobieska, to jest opiekunka Mareczka. No źle skończyła, bo się połączyła z córką, która odeszła od prawdy do moherów. Znaczy ona nie, już tam nie chodziła do kościoła, bo jak ktoś pozna prawdę z Biblii, to przecież w ciemnotę nie będzie wierzyć w tę Trójcę. Nie będzie wchodzić w życie pozagrobowe, w piekło, w kult Jezusa, w kult, że z Jezusa Boga uczynili. Jezus wierzył w Jachwę. Jachwę wyrzucili, no z Biblii wyrzucili Boga. A tutaj specjalnie mohery mówią w radiu Mary, Maryja,
że nie zostawiajcie Jezusa za drzwiami. Ja mówię Jezusa jak Jezusa, to żeście z tym Jahwe zrobili, samym Bogiem. A potem Jezusa oni chcieli Boga zamienić, mydło i powidło, wielkie przemiany. Za takie przemiany to my dziękujemy. My jeszcze mamy swój mózg, mamy orientację, ludźmi jesteśmy takimi, którzy myślą. Także, proszę Państwa, ile na moście mamy przemyśleń? Tutaj, gdzie jesteśmy? Na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, katolickiej Polsce, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim, Czechosłowacją. Także, proszę Państwa, no i potem, po tych świadkach Jehowy tutaj przyszły te mohery. No i papież tu nawet był, że nawet w tym parku Skaryszewskim ci wierni to siedzieli na drzewach, bo tak mówili, bo chcieli tego papieża zobaczyć, a to nie wszyscy się mogli pomieścić na stadionie. No teraz to już by się mogli pomieścić, ale jednak też nie. Bo proszę Państwa, jak papież to już i cała Warszawa, cała Polska, to nie. No to jednak wiadomo, że to były tłumy i po prostu takie tłumy, które nigdy nie widziały Pisma Świętego, nawet nie mają zielonego pojęcia, co ta Biblia mówi. No bo jeżeli Jezus Chrystus mówi, że nikogo na ziemi nie nazywajcie Ojcem swoim, a oni Ojcze Święty, Ojcze Przewielebny, całują nogi im, wszystko, czy u Niego świeże jest, sprawdzają zakonnice tych księży, tych ogiery, doglądane są, doglądają ogierów. Także, proszę Państwa, no kupa śmiechu na wydechu. No, że gdy jesteśmy tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, w moherowej Polsce, w moherowej Warszawie, tam czasem pociągi przyjeżdżają z Anglii, Ameryki, Białystok, to może być i ten, ale takie byle co to nie, tak polecił. Proszę Państwa, czyli, że tutaj po tych świadkach Jehowy, jako wyznawcy papieża ci tej drugiej klasy, no bo oni to już, ja wiem, jak nie znają Biblii, to czy to są ludzie, prawda? No, gdy się spada z dziada na gada. No, dziad gada do dziada, gad do gada, żebrak do żebraka, ale i tak im wszystkim prostym zewsząd jest nędza. Kiedy czas przyjdzie na księdza, wtedy kiedy chodząc snopki przewraca, a co tłuszczej kopy maca, wnet masze urzędnika z niego, choć lepiej nie trzeba tego natknieć, wieszka kopie w rogu, nie mnie to dasz, synku Bogu, potem bierze po kolędzie w każdym kącie, dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku, dar. Jak byłam u tej Sochy Alicji w Anglii, Ameryce, Białystok, to zawsze oglądałyśmy Moda na sukces, amerykański film. On się chyba już skończył, prawda? Tam, że tam taka jedna bruk, blondyna, to ona była nie do skończenia. I tak ciągle mamrotała coś do siebie, ta Amerykanka. Ja mówię, zobaczcie, w Ameryce to wszystko wolno. A tutaj jak tak ktoś do siebie by coś tak miał pomruczeć, to się zaraz oglądają. W autobusie, w tramwaju i u miejskim, stołecznego miasta Warszawy, to wszystko źle kursuje, ludzie są schizofrenicznie podekscytowani, poddenerwowani, są po prostu już jakby nie sobą. Także proszę Państwa, no na tym polega moheryzm, dlatego zapraszamy, nie na ten stadion już, ale tam, proszę Państwa, gdzie jest ten most spalony, na stadion Legii. Proszę Państwa, Świadkowie Jehowy mają w lecie kongres, w lipcu, teraz to mamy już sierpień. W lipcu, to jakie te twarze miłe, jakie anielskie, na same twarze, na nogi nie patrzcie, na twarz, jak, no te nogi to są piękne w sensie przenośnym, Biblia mówi, jakże piękne są stopy tych, nogi tych, którzy zwiastują dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a przecież wiadomo, że Świadkowie Jehowy wszyscy biorą udział w głoszeniu, prawda, nawet jak któraś z sióstr nie głosi, to idą bracia w odwiedziny, odwiedzić siostrę, coś z siostrą tyle głosiła, pionierką, misjonarką była, teraz nie chodzi, może chora, może jej trzeba w czymś pomóc, czyli że jest bardzo rodzinnie u Świadków Jehowy, natomiast u moherowych nie, Janek Witek narzekał, że jak ksiądz za pierwszym razem przyszedł piękny, ale na biało ubrany, czyli powiedział do cholery faryzeusz, to chciał pieniądz, kopertę, a jak był za drugim razem, no to już nie chciał, no bo wiedział, że Janek Witek kiedyś to po 100 zł dawał na tacę, jak miał, ale do kościoła chodził, teraz to już nie chodzi i nic nie wierzy. I o papieżu opowiada takie rzeczy, ale mówi, że prawdziwe
że prawdziwe. No to wiecie Państwo, w czasie wojny to, żeby człowiek się wybronił przed, prawda, śmiercią, to różne rzeczy mógł robić. No, ale Bóg przebacza. Dlatego też, wiecie Państwo, sama widziałam zdjęcie, świadkowie Jehowy mi pokazywali zdjęcie, gdzie papież we włoskim szpitalu od pacjenta, który był świadkiem Jehowy, pewnie Włoch, nieważne, otrzymał książkę papież You Can Live Forever in Paradise on Earth, czyli książkę zatytułowaną Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Także jak będzie zmartwychwstanie, ludzie będą mogli się wykazać. Ja myślę, że nawet i sam Hitler będzie jeszcze się mógł wykazać. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ludzie robili zło nieświadomie, to Bóg bez względu na to, czy to był ból, czy to, wiecie Państwo, wybacza. Księga Ezechiela mówi w 18 rozdziale, jeżeli człowiek, 30 też tam 8, 6, jeżeli bezbożnik odwróci się od złej drogi, będzie przestrzegał prawo, będzie żył przez myślnik na wieki. No nawet byłam kiedyś na Sękocińskie 19, mojej polonistki Mirosławy Wrześniowskiej. Ona była zachwycona, że ja tak dobrze Biblię znam, bo ona powiedziała, a co będzie z takim bezbożnikiem, który całe życie źle robił, postępował, a potem się nagle mu coś odmieni i co będzie, i co będzie. No to ja cytuję z Biblii, będzie żył na wieki, jeżeli odwróci się od wszystkich swoich grzechów, od swojego złego postępowania, odwróci się, będzie przestrzegał prawa. Myśl, będzie żył na wieki, średnik. Także proszę Państwa, no cóż, Bóg daje szansę każdemu człowiekowi. No bo te mohery jakby się tak rzuciły, że tu śmierdziało, że tu zabijał, że to morderca, że tu to. Te mohery jakby się rzuciły, to by oczy wydrapały. No, także proszę Państwa, jak jakaś umiera parafianka z kościoła katolickiego, a to Warszawa to kościół katolicki, bo tu ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy, ani żadnych badaczy, ani żadnych chlorowych wybielaczy, bo ten balsam kapucyński tylko pewnie może u Bonifratów kupić, albo może i też nie mam powiedzieć. Także proszę Państwa, by się rzuciły na tego Jezusa, żeby jeszcze przyszedł tutaj w XX wieku, XXI wieku, by też zabito Jezusa. Tak jak powiedział pewien pisarz tu w Strażnicy, był cytat, że gdyby Jezus przyszedł, to by był jeszcze raz zabity. Dlatego tutaj w Europie Jezus Chrystus nie życzył sobie przybyć do Europy. Objawił się drugi raz w Ameryce. Prawda? Także tutaj, proszę Państwa, się ciągnie od 2000 lat zapalczywość, zajadłość, nienawiść i zgrzytanie zębami za świętymi. Dlatego też i ci święci uciekli do USA, Anglo-Ameryki, Białystok, i tych świętych tutaj nie ma. Są tylko moherowie i na siebie nawet zgrzytają zębami, bo już im się tak pomyliło, że na siebie zgrzytają zębami. Dlatego też zapraszamy Państwa stąd, z nad Wisły, Most Świętokrzyski, Most Syreny, Most Poniatowskiego, Stadion Narodowy, Papież Maria, Nerona, tak. Zapraszamy Państwa do Anglo, Ameryki, Białystok, proszę Państwa. 3-4 godziny i już jesteście. A tutaj w tej Warszawie to wciąż się jakoś tak rozmnażają. Wszyscy tej trójki przekroczyć nie mogą. Którą to trójkę strasznie tak się wierzy. Bo Trójca Święta musi być. Dusza nieśmiertelna. Musi być papież, musi być. Tam jadą tramwaje z centrum, proszę Państwa. Może jesteśmy pod słońce, ale tu już to słońce się przemieszcza, bo my też jakiś czas nadajemy audycje, są to w radiu naszym Tok FM Euro. Koncita Ekstra. Polaczków pełno, moherowych pełno. Nie zaczepiać, bo oni i tak bez was też zaczepią. Wczoraj tam jadę z tego parku Skarżyckiego, taki się do mnie przyczepił, bo to przecież chamstwo się przyczepia. Gdzie ja jestem? Czy ja w Warszawie jestem? Ja mówię tak, tu jest Warszawa. Poszłam sobie, on chciał gadać, na łapce siedzieć. Ja mówię, nienawidzę kołchozu łacińskiego, nienawidzę gadania, ble, ble, ble. I bym chyba zwariowała, żebym tak siedziała i z moherem moherowo gadała. Nie? Nie.
Nie. Zapraszamy Państwa nie tu teraz na ten stadion, tylko na tamten stadion, na Legię. Tam są kongresy, będą tam, kierownictwo jest bardzo łagodne, pogodne. I tutaj są bieda szyby, a tam jest wielkie bogactwo. Tutaj są bieda szyby, bo byłam na konferencji takiej, że proszę Państwa, kupa śmiechu na wydechu, zrobili jakiś parawan, rzekomo, że jakiś tam obiad miał być, bo to ludzie głodni cały dzień siedzieć, to przecież można dostać zawału serca z głodu, pomimo, że jest suchą. No to woda była z saturatora, a tam właściwie to za tym parawanem nic nie było, pączki przynieśli na cały dzień. Natomiast tam świadkowie Jehowy, jak sobie kanapki przyniosą, to też nie będą jeść. Także proszę Państwa, ludzi nie wolno oszukiwać, ludzi nie wolno lekceważyć. Trzeba się szanować, a teraz Duda może będzie miał większe pole do popisu, bo mówi, że powinniśmy się szanować, szanujmy się. Dziękuję bardzo, że został wybrany, szanujmy się, szanujmy się, szanujmy się. Nie. Także wiecie Państwo, prezydent jest, proszę Państwa, wybrany przez społeczeństwo. Także nie ma co tutaj być osobą wściekłą. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Jakieś szły dwie kobiety, poszły jakieś Hiszpanki czy jakieś tam czordwie, bo to takie mulacikowate. Teraz bardzo dużo z Hiszpanii tu przyjeżdża, bardzo dużo z Włoch przyjeżdża i tam Janek Witek był tysiące razy, że aż nawet teraz nie mogę jakoś tak uwierzyć, że tego Janka nie ma, bo jak przyjadę, to myślę, że jakiegoś ducha zobaczę. Ale wyjątkowo się niczego nie boję, bo ten Roger mówi, że ja tak się bawię. Ja mówię, bawię się. Czy coś mi się tam objawia? Mówi, ja mówię, nic mi się nie objawia, bo przecież on umarł, no. Bądźmy dorośli. Umarł. Dlaczego miałoby się tutaj coś objawiać? Dzieckiem nie jestem, w bzdury nie wierzę. Także proszę Państwa, Polska, a katolicka Polska, a oni bardzo chcą udać, a to nawet diabła chyba samego, nawet mormonów z USA, bo tak marzą o Ameryce. Jak jesteście Polakami, powinniście dawać przykład dobry Polski dobrymi Polakami. Nie udawać Amerykanów, nie udawać mądrych. Jak jesteście głupi, to trzeba nabywać wiedzy i mądrości z Biblii, tak jak Salomon prosił. Nie o złoto, nie o srebro. Także powinniście wyzbyć się bogactwa i na Legię pojechać. Popatrzeć, jacy tam są ludzie uśmiechnięci, mili, sympatyczni, szczerzy. Nie mohery, nie. Nie obłudni, nie fałszywi, nie z mordami, tylko fajne twarze, takie uśmiechnięte. Ze smakiem żyją, z Panem Bogiem, Boga Jehowę wierzą, są to świadkowie Jehowy. No nie będziemy mówić świadkowie Jahwe, no bo to słowo w Polsce raczej Jehowa jest przyjęte, prawda? Nawet Słowacki napisał drżącą, pan jaka dziadyga przyjechała, prawie niesetką, nie? Drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy. Czyli Słowacki używał imienia Bożego Jehowa. Nawet imię Jahwe, JHWH, tetragram Boży, jest w Lizwarku Warmińskim w kościele. Na ołtarzu widziałam też pocztówkę. Tak samo jak widziałam zdjęcie, jak papież otrzymywał książkę we włoskim szpitalu od świadka Jehowy. You can live forever in paradise. Czyli, że ty będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Tutaj jest ulica Dobra i aby ona była rzeczywiście dobra, już jedziemy do Biblioteki Uniwersyteckiej. Dlaczego? Dlatego, że tam jest chłód. Tam jest komputer, tam są komputery, tam jest wszystko. Proszę Państwa, tam jest chłód. Także jak będzie 40 stopni, a już było przecież, to tam jest bardzo przyjemnie w tej bibliotece. I te ogrody, co Państwo widzicie w Wiesielandii. Także proszę do naszej telewizji zaglądać często, naszego radia Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Extra słuchać. Barbie to jest taka laleczka w Ameryce, wymyślili tutaj Polska, to jeszcze dopiero 100 lat za murzynami się o tym dowie, ale my już Państwu mówimy, proszę Państwa, że Barbie taka laleczka jest, zabawka, która nagrywa dźwięk, obraz, a więc jak dziecko amerykańskie się bawi taką lalką.
No to potem siebie ogląda gdzieś tam na ekranie, czy ta laleczka, nie wiem, przez USB jest połączona. Proszę Państwa, potem wszystko się odtwarza. Także ludzie w Ameryce to się przelękli, przestraszyli, że proszę Państwa, ta laleczka po prostu wszystko nagrywa. To więc skoro oni sami inwigilują cały świat, Amerykanie, którzy przecież to wymyślili, komputer, internet, proszę Państwa, no to teraz oni sami siebie będą nagrywać. No, a ta puszka tutaj leży od wczoraj, od przedwczoraj. Także tutaj jest syf i malaria, kiła i mogiła w Polsce. Nie sprzątają. Mimo wszystko, jak te mohery modlą się i te ręce wznoszą, proszę Państwa, czy to te mohery z Saskiej Kępy 42, czy skąd inąd, to te mohery, proszę Państwa, są fałszywie religijne, bo tak naprawdę to one w samego diabła wierzą. I to Janek Witek umiał słusznie zauważyć. Także on podzielał moją uwagę, że wiedział, że to, co ja mówię, to, co ja robię, to, co ja nagrywam, że to jest prawdą, że tak jest. Nawet powiedział Janek Witek, że ja podnoszę poziom kultury w Warszawie, który to poziom jest bardzo niski. No proszę Państwa, jeżeli moher się modli pod figurą, a diabła ma za skórą, to jaki to jest poziom religijny, prawda? Jeżeli chamstwo jest na przykład w galeriach, w galerii sztuki, no to przepraszam bardzo, o co chodzi tej artystce, która wystawia sztukę na przykład, jeżeli jest nierównomierna, niesprawiedliwa, niedobra dystrybucja dóbr tego, co my mamy pod ręką, czym my dysponujemy. Czemu ten człowiek służy? Ten artysta, ta artystka, czy to nie jest jakiś amator, czy to nie jest jakaś amatorka, która się po to uczyła, żeby pieniądze zarobić, albo ta Ewa Głowacka, prawda? Ja troszeczkę się zdziwiłam, że ona, proszę Państwa, występowała, proszę Państwa, na Mazowieckiej, 11, w domu artysty plastyka, była, które chodupka przeszła, moherowa. Proszę Państwa, że Ewa Głowacka podczas wernisażu brała udział. Ja mówię, niech ona potańczy. Przecież co ona tu ma się wypowiadać? U Aliny Lasoty, która przyjechała z Litwy, też podnosiła poziom tu w Polsce na wyższy. No to były mimki. Jeszcze nawet tej Pasteckiej nie znałam. Znaczy gdzieś tam znałam Pastecką, tak. Znałam, ale ja nie wiedziałam, że ona jest taką wariatką. W sensie takim, że minki robi, umie się pokazać. No bo proszę Państwa, jeżeli byłyśmy w Teatrze Wielkim i ta ochroniarka zobaczyła, że my te minki robimy. Nie to, że tam się bała czegoś, tylko że żeby może nie zniszczyć tych dzieł, wiecie Państwo, bo Pastecka strzela tymi oczami po tych dziełach, że to może coś ulec zniszczeniu. Nic to nie ulegnie zniszczeniu w niczym, tylko po prostu tak niektórzy ludzie się boją, bo to jest praca odpowiedzialna, być ochroniarką. To, że bardzo miła ta dziewczyna z Teatru Wielkiego, która powiedziała, że wciąż będzie oglądała Wiesiolandię, ale ona jeszcze pewnie internetu nie kupiła, nie ma. Zanim się człowiek naucza, ja mówię, że przecież włączyć, wejść przez Google czy przez YouTube. Od razu wszystko chodzi, wszystko działa. Wiesiolandia, proszę Państwa, albo El Mercedes, Wiesiolandia albo El Mercedes. Na YouTube możesz wejść Elhof Art 2000, albo możesz wejść na YouTube Elka Pierdzielka. No i poza tym działaj sobie. Na Dailymotion masz też El Mercedes. Tutaj zaczęła mówić o tym Google, to już teraz to Google, to mamy lepsze, mamy Google Plus, mamy, proszę Państwa, na Google Plus Ela Hof, na Google Plus mamy Ela Hofland, jeszcze sobie tam uporządkujemy pewne rzeczy na Google Plus i będzie to działało. Póki co Polaczków, podglądamy Polaczków, no, jak handlują, jak Polaczki sprzedają, jak minki robią, ale złe. Bo Pastecka to artystyczne, proszę bardzo. A te mohery to zgrzytały na siebie zębami, zgrzytają na siebie zębami na Szczepana kiedyś i to się ciągnie. Skąd się ten moheryzm bierze, ta cała parafia? Proszę Państwa, teraz jakiś dziad dzwoni, no. No słyszysz, no telefon. Tak jak ja jestem w bibliotece za 15 minut, to teraz dzwoni i dupa mi będzie zawracać. No.